to ja mam uwagę dla organizatorów. To nie jest żaden festiwal wiedzy alternatywnej. Błąd w założeniu. Wiedza jest zawsze jedna, która pomaga nam żyć. I nie ma żadnej alternatywnej. Jest tylko jedna, która jest ujawniana, a od XIX wieku wiedza jest kontrolowana. Dlaczego? Bo wiedza daje zysk. I ten zysk jest konkretny. Podam Państwu przykład bardzo prosty. Przez prawie 200 lat tak zwana wiedza akademicka pozwalała opuszczać krew ludziom w czasie rozmaitych chorób. Konkretnie wojna secesyjna, epidemia cholery, upuszczano krew. W efekcie śmiertelność wśród tej akademickiej wiedzy była 70%, a homeopaci mieli 3%. Jedno i drugie było wiedzą, tylko ta była finansowana, a ta nie. Czyli innymi słowy, musimy się nauczyć, że wiedza czy medycyna to jest to, co nam służy, co pozwala nam lepiej, godniej, bezpieczniej żyć, a nie to, co aktualnie jest modne. W medycynie tak samo jak i no, kobiety to najlepiej wiedzą, że co jakiś czas trzeba zmieniać sukienkę, bo to jest modne, a to nie jest modne. I w związku z tym reklama idzie w jednym kierunku. Niestety tak jest też w medycynie. Jeżeli jakiś ośrodek, jakaś firma ma możliwości, to ona stara się wprowadzić swój lek do obiegu. Podam konkretne przykłady. Vioxx, taki lek, który rzekomo miał leczyć chorobę reumatyczną przeciwbólową. Przez 6-8 lat sprzedawano za kilkanaście miliardów dolarów preparat, który nigdy nie był przebadany. Stworzono specjalne czasopismo. Czasopismo miało międzynarodową sławę. Umieszczone zostało w indeksie najwyżej punktowanych, więc wszyscy myśleli, że to jest coś dobrego. A ten lek nigdy nie był sprowadzony. 100 tysięcy zgonów na zawał dopiero spowodowało, że zaprzestano jego produkcji. Rutinoskorbin, lek, który został zdyskwalifikowany w 1975 roku, dzisiaj można kupić w każdej kiosku, w każdej aptece. No jak to? Nie ma żadnych prac, które potwierdzają, że na cokolwiek działa, za wyjątkiem kasy producenta. Druga taka sprawa. To jest to samo w przemyśle. Dawniej były kostki masła 250 gram, potem 200, teraz już 180, a nawet 150. Cena jest ta sama. To samo jest z tabletkami. W Polsce propranolol, beta-bloker, jest w dawkach 10, 40, chyba już 80 się pojawił, a na zachodzie jest 160, 320. No to jeżeli chcemy kogoś leczyć odpowiednią dawką, to musimy 3-4 opakowania polskie dać. Furosemid. Lek stosowany przy niewydolności serca, niewydolności nerek. W Polsce dawka 40 mg, a na zachodzie 500. Proszę zobaczyć, ile opakowań trzeba zjeść. I mógłbym takich przykładów bardzo dużo podać. Musicie Państwo nauczyć się jednego. My jesteśmy tylko i wyłącznie teatrem lalek dla producentów. Cała rzecz polega na tym, ile mogą na nas zarobić. I ten wstęp kilkuminutowy będzie niezbędny, żeby zrozumieć resztę. Cały system od XIX wieku opiera się tylko i wyłącznie na traktowaniu ludzi jako podatników dla określonych grup. Nie ma możliwości stworzenia czegoś, co by było obiektywnie skuteczne i tanie, bo nie przebije się, nie dojdzie do możliwości sprzedaży. Po prostu przez system fiskalny mogą zniszczyć każdą firmę, która będzie działała na niekorzyść dużych koncernów. W tej chwili, to znaczy od 2010 roku, jest tylko jeden koncern medialny. To wszystko, co Państwo słyszycie, gazeta taka, siaka i kawaka, to wszystko podlega pod jeden koncern. Dlaczego? No bo łatwiej kontrolować informacje przez jeden faks czy jeden e-mail, niż rozmawiać z wszystkimi po kolei. I dlatego stworzono właśnie jeden koncern medialny. Z tym, że proszę pamiętać, koncerny medialne
nie są same w sobie. To się u nas mówi, wydawnictwo takie, siakie i owakie, ale generalne one są tylko i wyłącznie częścią grup kapitałowych. Cofnę się o 2000 lat. Jedyną organizacją, która istnieje tak naprawdę, to są gildie kupieckie. Po prostu zbiera się 10 czy tam 20 facetów i kupuje statek, ale nie jeden, tylko 20 statków, bo ich stać. To jak jeden statek zatonie, to oni i tak na tych 19 następnych zarobią tyle, że ich stać na pokrycie tej straty. Jeżeli natomiast ja bym sam kupił statek i on by zatonął, no to ja bym zbankrutował, bo ja już nie mam nic innego. I na tej zasadzie od czasów fenickich działają gildie kupieckie. I to przejęły grupy kapitałowe, czyli koncert Forda, koncert tamtego innego i tak dalej, tworzą grupę kapitałową. Jak on traci coś w jednym rachunku, to i tak zyskuje w następnym. Musicie Państwo jeszcze pamiętać, że większość fundacji, takie jak Carnegie, jak Ford, jak Soros, to są wszystko kontrolowane przez CIA. Ja taki artykuł i tam te wszystkie dane podałem. Mało tego, one wszystkie podlegają pod City of London Corporation, a to jest państwo, które istnieje od 1300 mniej więcej 20 roku i proszę zobaczyć, że u nas o tym w podręcznikach do dzisiaj mówić nie wolno. Już Państwo wiecie, gdzie żyjecie, na jakim świecie. Że cała nasza edukacja jest prowadzona ściśle przez właśnie Londyn, to ta sprawa bardzo ładnie to podpisuje. Przecież na terytorium Anglii w okresie wojny było 6 obozów koncentracyjnych dla żołnierzy polskich. Tych wszystkich, którzy walczyli z Rosjanami, znaczy Sowietami w tym czasie, a przyszli do Anglii, uciekli tam przez Rumunię czy tak dalej i zaczęli opisywać, co to było z Sowietami, no to od razu wsadzano do tych obozów. Nam się mówi, że to Sikorski swoich przeciwników wsadzał. Nie ma takiej możliwości, żeby na obcym terytorium jakikolwiek facet mógł więzienia zakładać. To nie jest możliwe. I teraz mamy problem. Jeżeli były te obozy koncentracyjne, to dlaczego komuniści o tym nie rozgłaszali? Przecież to był dla nich argument niesamowity. Widzicie, ci kapitaliści tu waszych najdzielniejszych ludzi trzymali w więzieniach i tak dalej. Nie wolno było o tym pisać. W podręcznikach nie ma śladu. Na Morzu Białym wymordowano w sumie razem od 18 roku do 40 ponad 100 tysięcy ludzi. Nie tylko na Morzu Białym, bo to na morzu pierwsze 5700 zamordowanych to była 10. Dywizja Syberyjska, którą rozbito po zdradzie Czechów i utopiono w Morzu Japońskim. O tym mówić nie wolno. No jak to? Od 27 lat mamy rzekomą zmianę. Putin jest tym złym, ale o tym, że mordowali naszych, to absolutnie nie wolno mówić. Muszę wrócić do podstawowych pojęć, o których też u nas mówić nie wolno. Otóż są dwa pojęcia. Pierwsze to jest cywilizacja i drugie kultura. Proszę pamiętać, że my składamy się jak gdyby dwóch części. Jedna to jest ta część fizyczna i druga to jest ta umysłowa, czyli myśl, idea i tak dalej. Każda z tych części tworzy inne pojęcia, na przykład miłość. Zupełnie co innego oznacza miłość dziecka do matki, czy matki do dziecka. Zupełnie co innego oznacza miłość dziewczyny, czy chłopaka do strony przeciwnej i tak dalej. Czyli to samo pojęcie może mieć różny aspekt uczuciowy w zależności od sytuacji. Natomiast kultura, to pojęcie odnosi się do części fizycznej. Czyli my jako ludzie coś tam wymyśliliśmy. Jeżeli to coś potrafimy zmaterializować, czyli pomnik, książka, dom, to się nazywa kultura. Natomiast cywilizacja jest to zespół praw, którymi rządzą się duże grupy ludzi. Czyli znowuż, nasza myśl tworzy coś materialnego, co się nazywa prawem i to prawo, jeżeli obowiązuje, to się nazywa cywilizacja. Do tej pory było około 20 cywilizacji, w tej chwili jest około 5. To jest bardzo ważne rozróżnienie.
Dlatego, że prawo w każdym rejonie i w każdym okresie może być różne. Jeżeli my nie będziemy przestrzegali tak zwanych praw naturalnych czy boskich, jak to niektórzy chcą, to nie będziemy mieli w ogóle prawa. Bo stara zasada rzymska mówi, że prawo musi być niezmienne. Ludzie muszą się do tego przyzwyczaić. Jeżeli w Polsce administracja tworzy 27 tysięcy aktów prawnych w ciągu roku, każdy niech ma tylko po 10 stron, to kto to jest w stanie przeczytać? Czyli nadmiar aktów prawnych powoduje, że jest bezprawie, bo każdy może się powołać na coś innego. I proszę zauważyć, że pomimo twierdzeń, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym, możemy się do niego odwoływać, to potem jest cała masa aktów prawnych, które wyjaśniają, co oni rozumieli pod tym pojęciem. I sobie dowolnie to zmieniają. Konkretnie wolność słowa, zrzeszeń i tak dalej. Ale potem jest cała masa aktów prawnych tworzących izby. Izba prawników, izba architektów, izba lekarzy, izba pielęgniarek i tak dalej. Czyli od razu jest zamknięte w odpowiednich ramach. Czyli to, co my mamy, to jest mieszanka kilku cywilizacji. Cywilizacja, czy państwo wiecie na przykład, dlaczego Aleksander Wielki musiał zaprzestać swoich podbojów? No to jest bardzo prosta sprawa. Otoczył się tymi Azjatami, bo to były stroje, bo to były pierścienie, bo to były brylanty i zaczął ich kategoriami rozumować. Więc jak jego gwardziści wygrali tam jakiś bój, to wynalazł 10 tysięcy młodych dziewcząt, ustawił gwardzistów w jednym szeregu, dziewczyny w drugim szeregu, no i powiedział, możecie sobie je brać. No to ci gwardziści wychowani w kulturze, w cywilizacji greckiej, jak to? To te sonety piękne, to modlenie się tam, śpiewanie sonetów do księżyca, do gwiazd, to podrywanie takie. No a on tu ich traktuje jak jakichś tam niewolników i daje im z łaski. Następnego dnia cała gwardia zdezerterowała. Skończyły się podboje, nie było kim podboju robić. Czyli ten sposób mieszając, można osiągnąć doraźne korzyści. Natomiast zawsze to się kończy negatywnym spadkiem. Widzieliśmy to w Rzymie. Dopóki Rzym miał swoją cywilizację, to był rozkwit. Jak potem zaczęli mieszać gotów, wizygotów i tak dalej, to zaczął się upadek. My jesteśmy na tym samym etapie. Dlaczego? Bo każda cywilizacja ma inny stosunek, na przykład do medycyny. Medycyna jest bardzo prosta, ma leczyć. Czyli z chorego ma przywrócić go z powrotem do normalnej pracy, do normalnego życia. A u nas w tej chwili stwierdzono, że chory ma być przewlekle chorym, bo w ten czas daje zysk. Bo proszę zauważyć, oficjalne podatki to jest tam te 60 czy 70%. No to jak z niego jeszcze wyskubać pieniądze? A jak się go postraszy, zrobi się z niego chorego, no to on będzie sam kupował. Podam tylko proste przykłady. Omeprazol czy Tagamet, leki na wrzody żołądka. Przepisuje się wszędzie. No bo to jest na receptę, to jest bezpłatne. Nieprawda. To jest z tego worka przymusowych świadczeń. Proszę zauważyć, mija 27 lat, miał być opracowany tak zwany koszyczek, co my możemy za te pieniądze nasze dostać, mimo że rządów tam było już, nie wiem, 5 czy 6, żaden nie chce opracować tego. To, co wpływa do kasy z naszych podatków, to jest około 400 miliardów. To, co rząd nam oddaje z powrotem, to jest 60 parę miliardów na służbę zdrowia i około 120 miliardów renty i emerytury. W zaokrągleniu 200 miliardów. A co się dzieje z 200 miliardami następnymi? O tym ani słowa. Sejm uchwala budżet. Co roku w dzienniku urzędowym możecie państwo to znaleźć. No dobrze, to na jakiej podstawie rząd bierze pożyczki? Przecież jeżeli budżet był uchwalony, to były jakieś tam wpływy. A potem jakaś grupa, która ma tylko wykonywać polecenia Sejmu, bierze sobie pożyczkę, no taki Marcinkiewicz. Był tylko pół roku, a wziął 67 miliardów, czyli 240 miliardów złotych. 300 miliardów budżet,
pół roku to jest 150 miliardów, a facet wziął sobie jeszcze 240 miliardów. Na co? A gdzie jest rozliczenie? Mija już ponad rok od zmiany rządu. Rzekomo wynosili nawet krzesła i obrazy z budynków rządowych, a do dzisiaj nie ma, ile oni pożyczek wzięli. Bo są dane, że to 350 miliardów, a inni twierdzą, że 500 miliardów dolarów, czy tam euro. No to proszę to teraz pomnożyć razy 4, czyli 500 razy 4 to jest 2 biliony. No a oni dostali tylko od Sejmu 300 miliardów. To na co poszły te 2 biliony? 10 miliardów Gierka spłacaliśmy przez 40 lat. To 2 biliony? Chyba 4 pokolenia następne nie spłacą, bo podatki, znaczy odsetki będą wzrastały. I proszę zauważyć, żadna partia ani partyjka nie porusza tych tematów. I stąd u nas wciąż nie ma koszyczka świadczeń, co rząd musi za te pieniądze nam zapewnić. Proszę zauważyć, kolejki czekających na pomoc specjalistyczną, zaćmę, to są 2-3 lata. A jednocześnie pan Radziwiłł w ciągu niecałego roku 260 milionów znalazł poza budżetem na zakup nowych szczepionek. Do tego dojdę. 260 milionów, średnia operacja zaćmy 2000, no to by wszystkie operacje w ciągu jednego roku załatwili. No to jest bardzo istotne, jak ktoś ma zaćmę, już nie widzi, jak mu się wzrok pogorszy, to będzie wymagał opieki osób trzecich. To już nie powróci tego. Nie, to lepiej kupić szczepionki i zapłacić łapówkę, dać temu koncernowi, no bo to jest łapówka. Przecież my nie znamy składu chemicznego tych szczepionek. Proszę zauważyć, Państwowy Zakład Higieny otworzył nową stronę internetową, szczepmy się i tak dalej, i podstawowych informacji nie ma. Co się znajduje w jakiejś szczepionce? No to jaka to jest informacja? Ustawa sejmowa z 2008 roku mówi wyraźnie, każdy lekarz czy tam sprzedawca szczepionek musi podać skład. 2008, 2017, czyli 10 lat prawie mija i oni wciąż nie realizują ustawy sejmowej i nikogo to nie dziwi. Wszyscy uważają, jak nie realizują, to nie realizują ich sprawa. Czyli innymi słowy, cywilizacja ta, która u nas istnieje, to była zawsze cywilizacja łacińska. Cywilizacja łacińska to jest personalna, czyli ja odpowiadam za to, co robię, ja to buduję, ja zakładam rodzinę, ja się uczę. Natomiast u nas się wprowadza cywilizacje azjatyckie i to wyraźnie widać na przykład w medycynie. Jaka jest różnica, żeby to Państwu zaobserwować, pokazać łopatologicznie? Otóż, jak Państwo pamiętacie, oficjalnie się mówi, w 1492 roku Kolumb odkrył Amerykę. No i mamy Amerykę Północną i Amerykę Południową. Szacuje się, że w jednym i drugim kontynencie żyło około 50 milionów Indian. To podbijali protestanci, czyli sekta chrześcijańska modyfikacji judaistycznej, a tutaj byli ci źli katolicy, czyli Hiszpanie, Inkwizycja i tak dalej. No i po 400 latach mamy, po 500 latach mamy jak gdyby obraz tego, co kto robił. Jak Państwo wiecie, tutaj Indian już nie ma żadnych, najwyżej w rezerwatach, reszta wszystko została wygolona, wycięta. A na dole w Ameryce Południowej mamy 26 państw z własnym językiem, z własną historią. Jest różnica w podejściu? Tu wszystkich wymordowano w XIX wieku, robiąc to celowo za pomocą zakażenia, za pomocą trucizn, a tutaj pozwolono im żyć i się rozwijać. To robili źli katolicy, to robili dobrzy protestanci. Macie Państwo obraz jednoznaczny. W każdej cywilizacji jest inna moralność. W cywilizacji turańskiej na przykład decyduje rozkaz szefa. Jak szef, czyli car coś powie, to reszta musi to wykonać i on jest rozgrzeszony. W cywilizacji bizantyjskiej, w modyfikacji pruskiej jest omnipotencja państwa. Państwo coś powiedziało, reszta jest rozgrzeszona. Czyli jeżeli państwo każe mordować dzieci, to się morduje i wszystko jest w porządku. No mamy tak w Chinach.
Przez ostatnie 50 lat w Chinach mordowano dzieci w ten sposób, że dziewczynę, która miała drugie dziecko, drugie ciąże była, zamykano w specjalnym obozie. Jak urodziła przy świadkach, to obok była beczka z wodą, brano to dziecko, przy niej topiono, żeby nie było podejrzenia, że to gdzieś tam coś, to przy niej to topiono i mogła w ten czas iść z powrotem do domu. To jest cywilizacja właśnie typowo turańska i nie słyszałem, żeby ONZ kiedykolwiek zaprotestował przeciwko temu. Czy jakiekolwiek państwo zerwało kontakty z Chinami. Nie, to wszystko było w porządku, bo to państwo decydowało. U nas dzieciobójstwo jest karane bardzo poważnie. Kiedyś nawet śmiercią. Także widzicie państwo, jaka jest różnica pomiędzy cywilizacjami. I teraz ta moralność może się zmieniać i czym większe masy, to zgodnie z prawem Newtona wszystko ciągnie w dół. Czyli pojęcie demokracji w samym założeniu jest błędne, bo nie można twierdzić, że ktoś, kto się na niczym nie zna, ma takie same prawo głosu, jak ktoś, kto to robi to wielokrotnie czy mocno. I jeszcze inaczej. Nie można zmieniać chirurga w czasie operacji, bo na sali jest sprzątaczka, to ona też ma prawo głosu. Jeżeli nie ma jednostkowej odpowiedzialności, to państwo takie nie istnieje. Nie może być 10 głosów na cokolwiek, bo się tego nie da zrobić. Proszę nie myśleć, że my to wymyśliliśmy. W latach 1520-1530 takie kroniki czytałem. Gdańsk był miastem hanzatyckim i tam była demokracja. Prawo głosu miał każdy, kto miał cokolwiek posiadał, czyli warsztat, kamienicę, sklep, albo każdy, kto skończył studia. Otóż Zygmunt Stary wydał taką ustawę, że każdy, kto skończył studia, uzyskiwał tytuł szlachecki. To nie było zamknięte kasta. Trzeba się tylko było wykazać pracą. Trzeba było się uczyć. Jeżeli ktoś skończył studia, to dostawał dyplom szlachecki i herb. To samo było w miastach. Jeżeli ktoś coś posiadał, to podjęcie decyzji zawsze się było obarczone ryzykiem. Czy ta moja decyzja spowoduje, że moje, powiedzmy, dochody wzrosną, czy też zmaleją. I w ten czas on może podejmować decyzję. Jeżeli natomiast mnie to guzik obchodzi, bo to dotyczy na przykład Konga, to czym ja mam się kierować, głosując za czy przeciw? A u nas, proszę zauważyć, nie podaje się statystyk na przykład dotyczących danego regionu, tylko że na świecie jest 200 tysięcy chorych. Ale w jakim kraju, to się nie mówi. Epidemia odry jest tam gdzieś w Stanach Zjednoczonych. A potem się okazuje, że epidemia odry to jest 18 chorych osób. Czyli w ten sposób łatwo manipulować społeczeństwem. Jeżeli osoba nie ma przygotowania, nie wie o czym, to jak może podejmować decyzję? I to najlepiej widzimy w samorządach. Dawniej było tak, opracowuje się jakiś tam plan zagospodarowania czy rozwój i to się przestrzega, a u nas nie. U nas jedna grupa opracowuje jakiś plan, a potem przychodzi następna grupa posłów czy radnych, zmienia to wszystko. Proszę zauważyć, w 2005 roku tak zwany rząd Millera ustalił, że przez najbliższe 30 lat rozwój energetyki atomowej w Polsce jest absolutnie zbędny, bo mamy nadmiar produkcji i nie wiemy, co z tym zrobić. W 2 lata później przyszedł Kaczyński i natychmiast zaczęto rozwijać energetykę jądrową. No to gdybyśmy byli państwem suwerennym, to albo ci eksperci od Millera powinni zwrócić pieniądze za sfałszowanie wyników, albo ci eksperci od Kaczyńskiego powinni zwrócić pieniądze, bo któryś z nich sfałszował. A u nas nie, u nas pieniądze poszły, każdy sobie wziął, każdy jest zadowolony, bo zrobił to, co mu kazano. I to jest najgorszy właśnie rozwój. I to powoduje właśnie to. I jak widać, nikomu to nie przeszkadza. Czyli wracając do początku. Cywilizacja łacińska, żydowska, bramińska, to są te, które istnieją. Cywilizacja to jest wyidealizowana materia, czyli my jako ludzie stworzymy sobie prawo.
Jeżeli nie będziemy brali prawa boskiego czy prawa naturalnego jako podstawy, to zawsze to będzie spadek w dół. Bo prawo musi być stałe. Czyli jeżeli piąte przykazanie na przykład mówi nie zabijaj, to tam nie podał ustawodawca w jakiś sposób. Podał tylko czynność. To nie zabijanie to nie jest tylko to, kiedy ktoś weźmie pałkę i komuś drugiemu przyłoży. To jest podawanie trucizny. Na przykład w szczepionkach. Do tego przejdę. Proszę zauważyć, że u nas to się stało pospolite. Każdy czuje się rozgrzeszony. Na przykład pediatrzy, którzy podają dzieciom szczepionki zawierające 30, 40 czy 50-krotnie większą dawkę aluminium niż dopuszczalna według toksykologii. Pediatra to jest specjalizacja, toksykologia to jest specjalizacja. Czyli równe. Jeżeli oni stwierdzają, że to jest toksyczne, to dlaczego ci drudzy to lekceważą? Cała prasa medyczna po 90 roku została stracona i właściwie to jest jedna firma. I na czym polega problem? Otóż ta firma, która jest monopolistą, została założona w 54 roku przez CIA. Książę Holandii był dyrektorem CIA. Przedtem był pułkownikiem w tak zwanej SS konnej, czyli honorowej jednostce SS, gdzie należeli ludzie z tego tam establishmentu, którzy decydowali. Proszę zobaczyć, pułkownik SS staje się dyrektorem CIA. Nikomu to nie przeszkadza. Potem zakłada Elsevier, czyli czasopismo, które decyduje o tym, co wolno innym ludziom uczyć się i czytać, a potem bierze na przykład udział w tej słynnej aferze Lockheed'a, gdzie tam za 100 milionów dolarów zaczęli sprzedawać samoloty. Medycyna praktyczna. Główny reklamodawca szczepionek w Polsce. Wszystko finansowane jest przez koncerny. Nie ma czegoś takiego, że jest samo z siebie. Proszę zauważyć, jak sprytnie stworzono model edukacji w Polsce. Najpierw urzędnicy, czyli Sejm, tworzy podatek. Czyli my musimy płacić na coś, ale nie mamy żadnego wpływu, na co to idzie. Czyli tak, urzędnik tworzy ustawę, bo Sejm jest tylko po to, żeby zaklepał. Procedur kontroli nie ma, tworzy się testy, znowuż urzędnik, i potem tworzy się uczelnie, które wmuszają, bo program tworzą urzędnicy, którzy wmuszają takie, a nie inne przekazywanie wiadomości studentom. Młody człowiek jest zawsze żądny wiedzy. Pierwsze pytania dzieci to jest, a co to, a po co, a dlaczego? I tak zostaje na ogół. To dlaczego jedyna wiedza, którą się dostaje, jest ta, którą wymyślił urzędnik, nawet jeżeli on by był świętym, to on się opiera na swojej wiedzy, którą się nauczył 30-40 lat wcześniej. No to jaki może być podstęp, jeżeli on uczy tego, co było 40 lat wcześniej? Nie ma takiej możliwości. Czyli jeżeli uczelnie nie mogą tworzyć same programów, no to nie będzie rozwoju. To jest tylko tresura robotów biologicznych. Teraz, co to jest marketing? No to jest oszustwo handlowe. Czyli w taki sposób tworzyć coś, co można wcisnąć innemu, żeby ten chciał kto kupić. To jest, na tym polega marketing. No dobrze, to jeżeli my mieliśmy zakłady państwowe, no to te zakłady państwowe za państwowe pieniądze z naszych podatków tworzyły specjalistów. Ale od 90 roku nie mamy zakładów państwowych. Mamy prywatne zakłady innych koncernów. I nasze podatki przez urzędników służą tylko temu, żeby nas ogłupić. Żeby nam sprzedać coś, co koncern zachodni wyprodukował. Czy to jest nam potrzebne, to nie ma znaczenia. Chodzi tylko o to, żebyśmy to kupili. I stąd są te różne masowe informacje w telewizji, w prasie, żeby właśnie kupić. Proszę zobaczyć, jak to sprytnie zrobiono za nasze pieniądze. To jest bardzo dobre zestawienie pokazujące, jak naprawdę wygląda oświata w Polsce.
Uniwersytety powstały około 1018 roku. Pierwsze uniwersytety były także dla kobiet. Kobiety mogły kończyć medycynę. Dopiero potem to zamknięto. Otóż cała dynastia Piastów nie dorosła do tego, żeby tworzyć uniwersytet, chociaż jeden. To jak można rządzić państwem, które miało tam 270 tysięcy kilometrów kwadratowych, nie mając własnej kadry urzędniczej? Kazimierz Jagiellończyk założył tylko szkołę wyższą, to nie był uniwersytet. Dopiero za pieniądze Jadwigi powstał uniwersytet. Jadwiga była andegawenką. To nie była piastówna, to ona była po kądzieli, ale ona była wychowywana przez andegawenów. A pierwsze uniwersytety już działały 300 lat. Jagiellonowie mieli milionowe prawie państwo, w sensie milion kilometrów kwadratowych i nie mieli własnej szkoły, tylko jedna była w Krakowie. No to proszę, a na przykład Małe Prusy miały 3 w tym czasie uniwersytety. No to gdzie polski student szedł? No do niemieckiego uniwersytetu, bo było bliżej. Językiem wykładowym był łacina, więc nie było problemów. Konstytucja Soborowa z 1320 roku mówi wprost: każdy proboszcz musi mieć szkołę, każdy biskup musi mieć wyższą szkołę, każdej szkole muszą być książki niezbędne do nauki, bo książki są tak tanie, że nie można się tłumaczyć brakiem pieniędzy. Każdy, czy to proboszcz, czy biskup, musi dbać o godziwe wynagrodzenie nauczycieli, bo tylko w ten czas nauka będzie mogła być rozwijana. Proszę zauważyć, że alfabety tworzyli księża. Cyrylica, głagolica, to wszystko zrobili mnisi dla tych Słowian, którzy nie mieli własnego alfabetu pisanego. Pismo arabskie, to stworzyli zakonnicy. Przedtem na tych terenach był język aramejski i dopiero zakonnicy, bo pierwsi Arabowie, tak gdzieś mniej więcej do 5-6 wieku, w większości byli Arianami, czyli chrześcijanami. Dopiero mniej więcej od 6-7 wieku zaczęto manipulować religią. Wiecie państwo, jak nazywano Boga Żydów przez Arabów? MHMD, Mahmed. Tak Arabowie nazywali Boga Żydów. A Jahwe to jest JHWH. Nazwa imienia Boga, która w Biblii tej pierwszej na przewójka była 6700 ileś razy. A potem nagle zaczęto skracać. W Biblii tysiąclecia już jest tylko 200 razy. A na dole piszą, ni kropka, ni kreska nie może być zmieniona, bo to jest słowo pańskie. A imię Boga 6000 razy wymazali. Tak to wygląda. Otóż po 90 roku nagle nam się epidemia wyższych szkół, 470 szkół na 40 milionów mieszkańców. Natomiast Niemcy, prawie 90 milionów mieszkańców, mają tylko 80 szkół. My mamy 23 tysiące profesorów i 150 wynalazków. No to przepraszam, jak to jest możliwe? 23 tysiące profesorów, to te wynalazki to powinny tak fruwać w powietrzu. A u nas nie ma żadnych. Bo tytuł profesora uległ zmianie. Dawniej trzeba było albo obalić jakąś teorię, albo nową stworzyć. A teraz nie, teraz wystarczy mieć kolegów w Sejmie czy tam gdzieś indziej. W celu rozerwania atmosfery proszę popatrzeć przez 15 sekund na tą panią, a potem przenieść wzrok na tę białą kartkę. No i co państwo widzicie? Widzicie, jak łatwo was omylić? Widzicie, jak łatwo wasze zmysły można zamazać? Medycyna to jest bardzo ciekawa istota, ale składa się z kilku rzeczy. Nie tylko z leczenia, ale i zapobiegania. U nas przez ostatnie 30 lat wszelkie postępowania zapobiegające chorobom zostały wymazane. U nas jest tylko leczenie, czyli tylko handel, tylko sprzedaż. I to trzeba brać pod uwagę. No to jak mówiłem, nawet dzieci są ciekawe wszystkiego, co je otacza. Yeah.
nie można dzielić medycyny na akademicką, naturalną czy tak dalej. Medycyna jest jedna, ma pomagać. Działy są różne. Który dział jest lepszy, temu służy dziedzina wiedzy zwana statystyką, epidemiologia. Po to są specjalne programy, za pomocą których możemy ocenić, ta metoda jest dobra czy zła. Niestety w Polsce tego się nie przeprowadza. Od 30 lat nie ma prac naukowych polskich. My tylko dowiadujemy się, że gdzieś tam w Kenii czy w Nigerii coś tam badano i coś tam wyszło. No dobrze, a jak się nasze dzieci czują po leczeniu na przykład, po otrzymaniu zamiast 3 szczepionek 13? Dawka aluminium jest wielokrotnie większa, nikt tego nie bada. Nie wiadomo, co z nim będzie po 10 czy 15 latach. 99 szczepionek nie przeszło badań, czy są mutagenne, czyli czy powodują zmiany w genach, czy wywołują raka, ale dopuszczone zostały do sprzedaży. Na jakiej podstawie? Nic takiego nie ma, nikt nie mówi. Teraz, jeszcze do lat 80. ziołolecznictwo było normalnym przedmiotem wykładanym na akademiach medycznych. Dzisiaj już nie ma. Jest tylko chemioterapia. Chemioterapia przy nowotworach daje średnie przeżycie około 3,5 roku. Nie stosując chemioterapii czy radioterapii, mamy przeżycie rzędu 13,5 roku. No jeżeli średnio nowotwór to jest 60-70 lat, no to jeszcze 10 lat to już całkiem przyzwoity wiek. A po chemii on musi ginąć. Ostatnio przypadek z koleżanki, miała guzek piersi, ale to była taka dziewczyna, która no plastycznie musiała to zrobić wszystko tam, nie? Więc poszła do pani profesor, dała odpowiednie wynagrodzenie, wycięto jej ten guzek. Na wszelki wypadek dano jej chemioterapię całą. Po roku okazało się, że ma 13 przerzutów mózgu. Kona. A przecież to można było zupełnie spokojnie leczyć, bo 90% takich nowotworów to wystarczy podnieść poziom witaminy D do 90-100 i same się leczą. Przechodzę do epidemiologii i szczepionek. Czym się straszy ludzi? Bo na człowieka zawsze można w dwojaki sposób wpływać. Albo marchewką, albo kijem. Najlepszy jest strach. Nas się straszy, że była epidemia dżumy, która zdziesiątkowała Europę. No tak, ale z czego to wynika? Nie z zapisów historycznych. Po raz pierwszy podobno w 1346 roku na Krymie wystąpiła. Statek przez Bosfor Dardanele do Rzymu płynął około 3 tygodni. Przeważnie musiał się zatrzymywać w Bizancjum, no to była stacja pośrednia, wielkie cesarstwo i uzupełnienie wody i żywności. No tak, i mamy ciężką epidemię tutaj, ale tu już nie mamy nic. Następnie płynąc tędy też nie mamy. I dopiero rzekomo na Sycylii wystąpiła w rok później. No jeżeli to jest taka ciężka choroba i taka zabójcza, to powinien po drodze być łańcuch zachorowań. Nie ma. I mamy nagle w rok później w Rzymie, a przecież z Sycylii do Rzymu to w kilka dni oni przepływali. To co to za ciężka epidemia, która wybiórczo atakowała pojedyncze miasta? Proszę przypomnieć sobie, że w 1346 roku był tak zwany uczta uwierzynka, gdzie cała masa książąt i królów przyjechała do Krakowa. To oni byli takimi idiotami, że w czasie, że tak powiem, epidemii ciężkiej zjeżdżają się i nic nie widzą? Przecież u nas nie było żadnej epidemii. No to jak? Reasumując, dane są zupełnie nieprawdziwe, i tak naprawdę nie wiadomo, co było powodem. Oni wciąż jeszcze, bo system został bardzo prosto zdefiniowany przez granty. Tylko to, co jest płacone, to może być opisywane. Tutaj widać wyraźnie, że to się nie trzyma kupy. Przechodzę do ospy i genera, to, co się tak straszy ludzi, że dzięki szczepionkom ospa została wyeliminowana.
Wielotna bzdura, nic takiego nie miało miejsca. W tym czasie, to znaczy w XVII-XVIII wieku, lekarze w ogóle nie rozróżniali pojęcia ospa. Proszę wziąć pod uwagę, że pierwszym, który wirusa w ogóle opisał, to był Koch i to był 1896 rok. 100 lat po Jennerze, a 200 lat po pierwszych epidemiach. Mikroskop elektronowy to jest 1954 rok. Czyli dopiero w tym czasie można było zidentyfikować coś, co można nazwać wirusem. Ale Koch podał tak zwane 5 postulatów. Kiedy można nazwać coś wirusem? Bo bakterie to było widać pod mikroskopem, nie było problemu. Co można nazwać wirusem? Jeżeli od chorego coś tam znajdziemy, rozmnożymy to na jakieś pożywce, zaszczepimy jakieś zwierzę, wystąpi ta sama choroba, znowuż weźmiemy coś, rozmnożymy i damy kolejnemu zwierzęciu i zachoruje na tą samą chorobę, te same objawy, to wolno nazwać wirusem. Od 40 lat my nie mamy takich badań. Nam się co chwilę mówi o jakichś wirusach, o jakichś epidemiach, ale nikt nie tego wirusa nie udowodnił. Podam przykład ostatnich lat. Pstrynia się wymusza szczepienie przeciwko odrze, a Sąd Najwyższy Niemiec udowodnił, że nie ma wirusa odry, bo wakcynolodzy nie potrafili udowodnić pracami naukowymi, że wirus odry istnieje. No zaraz, nie ma wirusa odry, a masowo chce się szczepić dzieci, to na co się szczepi? Brak odpowiedzi. Pierwszą sprawą, którą się zajęto na temat ospy, to były badania francuskie 1715 roku, 100 lat wcześniej, prawie przed Jennerem. I Francuzi stwierdzili jednoznacznie, jest absolutnie niemożliwe zakazić się ropą z wymion krowy i spowodować ospę. Te eksperymenty zostały powtórzone 100 lat później przez Anglików i także się nie udało zakazić. Czyli twierdzenie, że krowianka leczy, jest fikcją literacką. Takiego eksperymentu nie przeprowadzono, ale napisano całą masę książek. I w wszystkich podręcznikach chorób zakaźnych, epidemiologii, wszyscy użyteczni idioci powtarzają to. A to są raporty Komisji Królewskiej Angielskiej. To nie jest żaden wymysł. To o Mary Montagu, która przewiozła tą metodę leczenia do Europy, to jest tylko ciekawostka, bo komisja francuska powołana na wniosek królewski w 1748 roku stwierdziła wprost, że twierdzenie, że można się zabezpieczyć przeciwko ospie szczepionką, jest tak samo poważne, jak noszenie parasola ma wstrzymać deszcz. Macie Państwo odpowiedź. Tak naprawdę pani, no to młoda dziewczyna była, tam miała 20 lat, zauważyła, że sekta takie, w Indiach jest cała masa takich sekt rozmaitych, że sekta robiła takie kontrole, czy bogini lubi dane dziecko, czy pokochała, czy nie. I smarowano to czymś, co było ropą na wymionach. Jak dziecko umarło, no to znaczy, że bogini tak chciała, jak dziecko przeżyło, to znaczy, że była miłość i bogini je, że tak powiem, tolerowała. A z tego zrobiono religię zwaną wakcynologią. Pierwsze publikacje i badania masowe to były w 1740 roku, na 50 lat, czyli dwa pokolenia wcześniej niż Jenner w ogóle powstał. Caryca Katarzyna się szczepiła, król Neapolu się szczepił, bo to było modne. Szczepił lekarz, który został parem, tytuł hrabiowski i ileś tam tysięcy, więc jego rodzina jeszcze 100 lat później żyła z jego, że tak powiem, zarobków. To jest raport Komisji Królewskiej. Edward Jenner nigdy nie uczęszczał do jakiejkolwiek szkoły medycznej. Był sprzedawcą, balwierzem.
To są opisy z tego okresu lekarzy w czasopismach medycznych. Szczepiony kilka miesięcy zmarł. To są prace, które są i istnieją do dzisiaj w bibliotekach. Nikt tego nie neguje. Wiecie Państwo, jak robiono szczepionkę? Brano cielaka, kładzono na stole, golono mu brzuch, robiono około 100 nacięć, potem brano łajno z kopyt końskich, smarowano ten brzuch, jak to wszystko zropiało, to tą ropę wstrzykiwano dziecku. To była przez prawie 100 lat szczepionka. Mało tego, były napisy, świeża szczepionka, tak jak świeże jaja się sprzedaje, nie? Czyli bezpośrednio można było wziąć nie jakiś suszony proszek, tylko właśnie od krowy tam te nacięcia się zbierano i tak dalej. To była sepsa po prostu. I dlatego była taka śmiertelność. My mamy dokumenty z tamtego okresu, gdzie oprócz ospy występowała kiła na przykład u dzieci. Kiła u dzieci to jest coś nienaturalnego. No oni ją wszczepiali razem z tą szczepionką. Pęcherzyca tak samo się rozwijała, no bo to była sepsa, to była mieszanina bakterii, nie wiadomo czego. A oni dodawali dzieciom pod pretekstem, że to jest dobre. No to są dane konkretne z tych raportów, które były w tym czasie robione. Zresztą proszę zobaczyć, że eksperymenty na bezdomnych, to nic się nie zmieniło. Jenner robił, ale u nas w Polsce też się robi. 27 osób zmarło i nikt nie poniósł kary. A szczepionkę przeciwko rzekomo grypie zastosowano. Także metoda oszukiwania jest wciąż ta sama. Spęcin koni, czyli gnój, tym smarował wymiona. Jak zropiało, to nazywa szczepionką ospy. I teraz najciekawsze. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, w 1978 roku zapowiedziała, że ospy już nie ma, bo ostatnie zachorowanie było w 1926 roku, czyli 50 lat był bez ospy, nie ma sensu szczepienie przeciwko ospie. W związku z tym, że ja dostałem tą informację tam w jakimś biuletynie, to moje dzieci nie były szczepione od 1978 roku. Nikt o ospie wiecznej nawet nie wspominał. I nagle się okazuje w 90-tych latach, że ospa to tak, ospy nie ma, ale ospa wieczna jest najgorszą chorobą. I dlatego trzeba szczepić dzieci. Czyli to pokolenie lekarzy, które wiedziało, co to jest ospa do lat 70., to już przeszło na emerytury i tak dalej, ale to młode zostało tresowane, że ospa wieczna to jest śmiertelna choroba i trzeba wszystkie dzieci szczepić. Tych prac z tamtego okresu jest naprawdę dużo, dlatego że Anglia nie miała zniszczeń wojennych i wszystkie archiwa zostały. Jest słynna sprawa Leicester, takie miasto, bo w związku z tym, że ludzie nie chcieli się szczepić, to rząd wydał przymus szczepień, tak jak u nas. W związku z tym wszystkich trzeba było szczepić. To był 1869 rok. W rok później wybuchła wielka epidemia w Anglii. 80 tysięcy ludzi zmarło. Miasto Leicester stwierdziło, że nie, u nich to nie przejdzie. I matki zaczęły się budować, a w ten czas kobiety to były kobiety. Więc jak się zbuntowało kilka, że tak powiem, wsadzono do więzienia, duże kary były, no to chłopy, kochankowie, mężowie, bracia wzięli co tam trzeba do ręki i poszli na taką sesję rady. No to jak rada zobaczyła, kto wchodzi, to natychmiast zmieniła rozporządzenie i już przymus przestał być obowiązkowy. Jak przymus przestał być obowiązkowy, to się okazało, że w czasie epidemii w tym mieście śmiertelność była chyba 10 czy 15 razy mniejsza niż w całej Anglii. Największa śmiertelność była w Japonii i w Niemczech, bo tam był przymus, a to są karne społeczeństwa wykonujące bezmyślnie polecenia. W Niemczech w 1911 roku chyba 112 tysięcy dzieci zmarło po szczepieniach. Niemców to niczego nie nauczyło, to znaczy, przepraszam, nauczyło. Nawet koszary zmieniono i zrobiono tak zwane ciągi sanitarne. Ale szczepieni nie odeszli. Pod Stalingradem stracili chyba 100 tysięcy ludzi, ale w 1942 roku na skutek szczepień zmarło 240 tysięcy dzieci w Niemczech. Proszę zauważyć, cisza, nikt o tym nie mówi. Czyli wracamy.
Jenner nigdy nie był lekarzem, nigdy nie wynalazł żadnej szczepionki. Wyszczepialność była bardzo wysoka do 70 roku i były epidemie. Po tym spadła i epidemie się skończyły. Zaszczepienie szerzyło się w miastach, ale Lancaster nie było. Wśród chorych 20% było niezaszczepionych tylko, a reszta wszyscy zaszczepieni. Proszę zauważyć, że od 1964 roku w Polsce obowiązuje ustawa, że Państwowy Zakład Higieny ma notować wszystkie powikłania. Nic nie robią. Ustawa jest martwa. Nawet takiej rzeczy nie potrafią zrobić, że mówią, jest epidemia czy tam wzrost zachorowań, ale nie dzielą na tych szczepionych i nieszczepionych. Czyli praktycznie my nie wiemy, kto zachorował. W Anglii, chyba to było 3 lata temu, była epidemia i okazało się, że wszyscy, którzy zachorowali, byli szczepieni. Ani jedno dziecko nieszczepione nie zachorowało. To samo było w tej słynnej epidemii, w cudzysłowie, w Kalifornii. Szarlatan zysku nigdy nie produkował tylu nieszczęść. I tu macie Państwo odpowiedź, jak to było w tym czasie. Nawet własnego syna poświęcił i zmarł po pseudoszczepionce. To jest raport Komisji Królewskiej. I proszę zauważyć, że to są zachorowania, które się cyklicznie powtarzają. Największy był ten w 73 po szczepieniach i wprowadzeniu przymusu szczepień. Przedtem nie było. Dziwne. Raport Komisji Niemieckiej o tej śmierci w Hamburgu, co mówiłem. Mamy także polski przykład. We Wrocławiu w 64 wybuchła epidemia ospy wśród wszystkich szczepionych. Przywiózł ją agent informacji wojskowej z Pakistanu. Przez pół roku nie potrafili rozpoznać. Leczyli jako nowotwór, jakieś tam powikłania i tak dalej. Jakiś stażysta to rozpoznał i od tego czasu I teraz tak, żeby coś robić, to komitet się postarał i rzekomo otoczono kordonem sanitarnym Wrocław. Nieprawda, tylko dwie główne drogi zamknięto. Cała reszta sobie chodziła bocznymi drogami i nie było żadnego rozprzestrzenienia się. Także znowuż fikcja literacka, ale musieliśmy zakupić chyba 8 milionów dodatkowych szczepionek, żeby szczepić. No i mamy problem. Jeżeli zakupiono 8 milionów szczepionek, to znaczy, że te pierwsze były złe. Znaczy, ktoś poniósł karę, że sprzedawano szczepionki niewłaściwe? Nie. Grypa. Wyraźnie to jest dojna krowa dla pewnych osób. Zaczęło się to od 1918 roku. Hiszpańska grypa. Nic takiego nie było. Było tylko powikłanie po szczepieniu żołnierzy, którzy udawali się na front. Amerykanie zmobilizowali w 17 roku armię, prawie 1 000 000 żołnierzy. No i w tym czasie była taka moda, że trzeba było szczepić na tyfus. Szczepionka była czymś powikłana i te raporty zostały. My wiemy dokładnie, ile osób zmarło wśród tych żołnierzy na zapalenie mózgu, na zapalenie płuc i tak dalej. To samo powtórzyli w 40 roku, jak się przygotowali do wojny. To samo, znowuż Ford Direct, to jest Centrum Broni Biologicznej Stanów Zjednoczonych, wyprodukowali A1H1, to co rzekomo nazywano potem świńską grypą, 30 lat później. Zastosowano tą szczepionkę, zaczęły się zgony i szybko musiano się wycofać. 3 miesiące tylko stosowano. Dlaczego w Polsce wybuchła pierwsza i ostatnia epidemia? Bo zlikwidowano tran. Tran dostawaliśmy z UNRY. A Gierek, agent Kominternu, oddał go do Korei Północnej. Skończyło się podawanie tranu w szkołach. U nas zawsze jest niedobór witaminy D. Dlaczego? No chociażby panią tutaj, czy panią. Białe jesteście, a było lato. A jak chcecie produkować witaminę D bez słońca? A żeby produkować witaminę D, to trzeba się rozebrać do pasa. O ile 16-20-paroletnia dziewczyna to obnaża wszystko, co trzeba, żeby tam przyciągnąć wzrok, to jak już tak dochodzi do 50, to przestaje.
chodzi ubrana najlepiej w czarczafie. No to jak ma dostać tą witaminę D? No i na tym polega problem. Dlatego mamy epidemię. Po prostu darmowa witamina D to jest siarczan. Siarczan rozpuszcza się w wodzie i dociera do 100% komórek. Natomiast to, co sprzedajemy, rozpuszcza się w tłuszczach. No a która pani tłuste rzeczy je? Przecież musi dbać o figurę, sałatki, jakieś zielsko, a nie bierze boczku z jajecznicą. Podam przykład prawdziwy. Rodzina, mamusia i tatoś po 50, dzieci około tam 20 lat. Jedzą wspólnie, mamusia trzyma całą rodzinę w garści. Po obiedzie każdemu daje tabletkę witaminy D. Tatuś i synek, rolnicy, pracujący, że tak powiem, na polu, no to tam ten boczek, tam jajecznicę, tam tą golonkę sobie wsuną, a dziewczyny nie, no muszą się odchudzać, więc biorą tylko tam sałatki warzywne i tak dalej. Po 6 tygodniach brania tej samej witaminy z tej samej paczki u facetów poszło o 100% wzrost witaminy D, czyli z tych 20 tam kilku do prawie 50, a u pań z tych 18 na 19 tylko, czyli zero. No bo jak wzięła na pusty żołądek, to się nie wchłania, to przeleci. Ale tego już panie nie biorą pod uwagę. Takich bzdur po 90 roku była cała masa. Dziura ozonowa, zakaz opalania. Przecież to miało jeden cel. Zmniejszyć ekspozycję na dwutlenek węgla. Zmniejszyć ekspozycję na promieniowanie fioletowe, ultrafiolet, żeby nie produkować witaminy D, tylko ją kupować. Nie można się opalić przez szybę. Dziura ozonowa to jest fikcja literacka, powstała nad Australią. Dlaczego? Bo Amerykanie wbrew międzynarodowym ustawom do lat 1986 roku robili wybuchy atmosferyczne tam u góry, pomiędzy Australią a Ameryką Południową, bo tam nie ma wysp, to można było to robić. I tam, co to jest wybuch atomowy? No to jest powstanie temperatury rzędu 15-20 milionów. Ozon to jest tlen, no to się spalało i robiła się dziura. Grubość warstwy ozonowej nad równikiem jest około 150-160 dopsonów. U nas jest 400-430. Są wahania oczywiście sezonowe, ale nigdy poniżej 350 nie spadło. No to pytanie, gdzie jest dziura? Jak jest 150, czy jak jest 350? I macie państwo od razu odpowiedź, dlaczego mamy 23 tysiące profesorów. No bo żeby te głupoty popierać, to trzeba tworzyć coraz to nowych. Prosta rachunek. Mleko UHT. Robiono już w 40 roku doświadczenie. Pewna grupa cielaków dostawała mleko z kartoników, inna grupa tak zwane od cyca. Po 5 miesiącach trzeba było przerwać doświadczenie, bo te, które były karmione mlekiem z kartoniku, wszystkie padły. Proste? A co robił mamusie? No nie, biustu nie da, bo to szkoda, to lepiej kupić w proszku. A potem się dziwić, że dziecko ma uczulenie. Ilość aluminium w tych proszkowych mlekach jest 20 do 40 razy większa niż w mleku matki. No to jak ona mu to daje, to się dziwi, że on potem ma chory. Musi być. I jeszcze jedno z tym mlekiem. Otóż proszę państwa, mleko, pojęcie, definicja, to jest produkt od krowy, który nie przekracza 41 stopni. Pasteryzację, którą wprowadzono 100 lat temu, to był zabieg chemiczny dla wody. Wino to jest woda, a nie białko. Mleko to jest białko. Powyżej 50-60 stopni rozrywają się wiązania. Twierdzenie jakiegoś lekarza, czy tam kogoś innego, że jest ktoś uczulony na mleko, jest bzdurą. Bo mleko od 20 lat praktycznie nie istnieje w sprzedaży. Istnieją kartoniki. Wszystkie po przejściu UHT to 140 stopni. Wiązania są rozrywane, tam nie ma enzymów, które pomagają trawić. No to jak nie ma enzymów, to musimy chorować. To samo dotyczy osteoporozy i paru innych
chorób, o których jutro będę mówił. Dane te, które mówiłem o szczepieniu z powodu grypy. Szczepiono na każde 1015 osób chorowało, ale generalnie było po ospie. To wszystko było poszczepienne zapalenia. Dlaczego? Mamy dokładny szlak. Szczepieni w Ameryce przyjeżdżali do portu francuskiego Bordeaux. Pierwsze chorowały prostytutki, bo po takim rejsie to chłopcy byli bardzo chętni. Potem klienci miejscowi obsługiwani przez prostytutki, a potem to szło lawinowo.